Gorzowie. Poproszę, a teraz poproszę telekino. Wczoraj sędzia za pomocą czerwonej kartki usunął z boiska kawałek szkła. A teraz, proszę państwa, dostaliśmy różne, prawda, prezenty dla naszych piłkarzy. Tu są na przykład listy, kartki od dzieci. Tutaj jest takie wierszyki. Szarma, takie różne laleczki. Na przykład spółdzielnia też przysłała ciasteczka, czy różne... To chyba, proszę państwa, jest dla naszych przeciwników. Tak. Niemniej jednak chcieliśmy serdecznie podziękować. Czy mamy już połączenie? Tak? Tak. Halo? Tak? Czy jest u pani Dejnowej pani Szarmachowa? Tak? Tak, tak. Tak. No powtórz, bo ludzie nie słyszeli. Aha, więc proszę państwa, jest u pani Dejnowej pani Szarmachowa. Był to nasz bank informacji. Wczoraj młodziutki zawodnik skoczył i chodzi o tyczce. Ja myślę, że dogoniłeś, co? No właśnie, ale nie wiem... Tak. Kim był ten chuligan w ogóle? Kto, ktoś znany? Tak, na pewno ktoś znany, tak. No, dzisiaj takiego. Bardzo. Nie, dzisiaj no coś bardzo, takiego. Tak. Nie chciałbym, żeby młodzież brała z tego przykład, jak to tak. Ogląda. Także no niech Janusz się zastanowi nad sobą jeszcze, prawda? No pan zwalił, proszę państwa, no więc właśnie. Takie grepsy potem... Ja takie grepsy kochałem. Tam był taki materiał w taksówku, ale to też chyba dopiero... Chcesz taksówkę? Proszę bardzo. Musimy szczególnie zapowiedzieć. Teraz będzie właśnie materiał z taksówką. O, też dotyczy telewizji. No, tamte grepsy w ogóle były. To całe tiuda w ogóle, wiesz. A to wymaga szczególnej zapowiedzi dlatego, że zobacz, to będzie kolor. Po raz pierwszy, bo tak to w tych naszych spotkaniach to myśmy tylko byli w kolorze, prawda? Tak, że chwila przełomowa. Chwila przełomowa. Czyli oczywiście jak myśmy się tutaj bawili w różne jakieś takie głupoty, to nasza technika była pracowała cały czas w laboratoriach, tak. żeby wynaleźli kolor. Kolor w Polsce, tak. Czyli jak pokazywałeś, że sędzia pokazał czerwoną kartę, no to pokazałeś tylko taką kartkę, taką czarno-białą, czerwoną kartkę. No a właśnie, teraz już jest... Uwaga, drodzy państwo, teraz kolor. Kolor, prosto z NRD zresztą. Kolor, prosto z NRD, tak. Piękny kolor. Jedziemy bryką, jedziemy. No. Szefie, tam jest postój. Czemu pan się dzieje? Co ty jest? No. Chodź, bo chodź, tam jest pana. Na Bonin! Postój się, postój. Tu jest postój, a tym się jedzie. Na Bonin, żebie. Mocniej. Co? Drzwi. To co pan śniadania nie jadł? Jeszcze mocniej? No trzasi drzwiami, no. Na chwileczkę. Tu się otworzy. Znaczy pan brykę kupił ładno. Raz. Panie, jak on zamyka, niech pan trzyma to. Dobra, no. Trzymaj ziemię. Już. To jest! Nie ma jazdy. Czemu? Trzeciego potrzeba do trzymania. No to... A, to już. To tam na Boni. Ja. No to już, no. Jedziemy. Ale ma pan maskę. Nie, tam z przodu. Ożesz. W zasadzie ta klapa z tyłu bagażnika powinna się otworzyć, prawda? Żeby była kontynuacja żartu. Tak. Czyli co, wziąłeś udział w reklamówce, co? Słuchaj. Reklamowałeś wybitny samochód Dacia. A czy on jest produkowany gdzieś? A ja nie wiem. A to na potrzeb telewizji w ogóle nie, bo to była dobra maszyna w stosunku do niektórych marek znanych nam. Tak. Ale muszę ci powiedzieć, tak się zastanawiałem przed chwilą, ci statyści, którzy tam byli, to oni tam stali, to bo już nie pamiętam. Ja myślę, że to były prawdziwe kolejki. Jedno, co było prawdziwe, to były kolejki. No. Abyście się jak zwykle pewnie wepchali przed kolejkę i podjechał. Nie. Tyle, że podjechał znajomy. Tak, po drodze jak myśmy wracali przy Placu Wolności, tam na skrzyżowaniu Ratajczaka, wiesz, stała zawsze kolejka, tam był postój taksówek, nie? I tam postój się postój, tak. I zawsze jak żeśmy stali w tej kolejce, to przychodził ten Tadek, wiesz, Tadek. Tam się narodziła ta postać, taki monolog o tym Tadku, nie, że tak? Wiesz, tam.
nie wiem, no, zawsze by ten dialog, że poproszę na drugą stronę ulicy, nie? A taksówka mówi, to nie może pan przejść, żeby mi nie najechało. No właśnie, no, to były autentyczne teksty. Sterki wyjęte z życia w ogóle. Tu już parokrotnie powiedzieliśmy o tym, że udawało ci się czasami wyprzedzić epokę, prawda? Że coś, co nastąpiło za kilka lat, ty już wcześniej w sobie nosiłeś jakby... Wizjoner, wenery chora, tak? Wenery chora. Tak. Natomiast teraz ci pokażę coś. Nie wiem, jak to się stało, ale Stefan Mroczkowski przewidział. 75. rok, program pod tytułem Jesienny Pan, w roli jesiennego pana Janusz Rewiński. I kto do niego przychodzi i w jakiej roli? Zobacz. Jest wizjonerstwo. Dzień dobry, panie Jesienny. Dzień dobry. Proszę pana, przepraszam, po kolacji, co? Przyniosłem panu żółty jesienny liść, który mi opowiedział. Dałaś mi go bez słów, jednak on dobrze wiedział, Laskowski. Pierwsza nagroda na warszawskiej jesieni. Jesień o Warszawie. Ładnie. No i to wszystko. No, sir, dziękuję. Zadowolony pan? Tak, dziękuję bardzo. No. Miło to u pana. Tak. Spokojnie i cicho. Miło jest. Można się dać? Proszę. Dziękuję bardzo. Bo wie pan co, panie Jesienny? No, no. Stara? Przepraszam, co? Pani nie, gitara, przepraszam. Bo ja kiedyś grałem. Ja też kiedyś grałem. Panie Jesienny. No, no. Żółty jesienny liść, który mi opowiedział, dałaś mi go bez słów, jednak on dobrze wiedział. Wie pan co? No. Ja mam płytę z tą piosenką. Ja mam płytę i jakby tak puścić, panie Jesienny. Mamy złotą jesień. No tak jakoś się zaniosło. Nie, tutaj. A tu to mieliśmy. No tak, listopad już. Tak. A żubrówki, tutaj chodzą takie żubry. Tutaj pełno, bo tu jest... No tak, jeszcze rzębiaku, także... Dobre i to. Ja przepraszam, panie Jesienny. Nie szkodzi, no wcale tam ludzie są czasem bezczelni. Ale to tam. O, dziękuję bardzo. A na zagrychę coś może? Tylko chlebek, jeżeli można. I tak stół bogaty. A co, chlebeczek kroję gdzieś. Pięteczkę? No, tylko piętę. No, dobrze. Jakiś taki stary trochę. Ja już pójdę. Do widzenia panu, panie Jesienny. No i co? I przypuszczałeś, że za 20 parę lat później. Tak, właśnie. Tę samą teczkę, tą samą. Na osiedlu naszym będę odwiedzał adresatów. Trochę inaczej to wygląda. Ale... Oni mogli sądzić ci adresaci, którzy ciebie wtedy otwierali ci drzwi, jak zostałeś prawdziwym listonoszem, że to jest kontynuacja tego zdarzenia. Nawet zgadza się, że miałem zdarzenie, że jeden mi w ogóle drzwi nie otworzył, tylko powiedział, że jak mi nie zabiorę tych kamer, to możemy się w sądzie spotkać, bo on sobie nie życzy, żeby, wiesz, swoją tą prywatność wypożyczać, bo on po prostu jest taki, nie? I wiesz, musiała być interwencja gdzieś tam, wiesz, naczelnych, żeby przeprosić i powiedzieć. No to wtedy był szok z drugiej strony. Chyba ogólna szokoterapia, co jest grane, nie? Co się dzieje w ogóle, nie? To jest, wyjście z pudełka to nie jest takie proste sprawy. Wiesz, tego, na dzisiaj wieczek patrzy na to z dystansem, inaczej to tabaczy kalwados, dobra wódka, ta zła ta jesień. No dobrze, a powiedz, jak zostałeś listonoszem, bo to przecież musiał być szok dla wszystkich, nawet tych przyjmujących. Czy oni też nie sądzili, że jesteś z ukrytą kamerą gdzieś, jak przeszedłeś po tę pracę? Nie, to jest jeden z takich epizodów, który się zdarzył, ale generalnie na pytanie, dlaczego na przykład poszedłem na pocztę, no pierwszy impuls był taki, że był moment takiego wypalenia już, wiesz, no już w tej walce o tym być czy nie być, kontynuować czy nie ukontynuować, był moment takiego wypalenia już wewnętrznego i musiałem odbudowywać wewnętrzną strukturę, wiesz, to jest jedna sprawa i nie miałem pomysłu tak od razu, wiesz, trzeba było dać czas czasowi, że tak powiem i nie wiem, no to można odwołać się do zrządzenia losu, do sił wyższych, które działają, do opatrzności, że przyszedł tam ten listonosz, gdzie ja mieszkam, tak. I powiedział, no pyta się mnie, znaczy dialog się zamknął, tak. Dialog, bo to my, wiesz, człowiek dialogu był zawsze, nie w dialogu.
No, tutaj też dialogujemy sobie. No i wiesz, dialog. Ja mówię, że no nareszcie jesteśmy u siebie w domu, patrząc na, wiesz, na tą czapkę, gdzie... No to rok 89, tak? Czy tak. 90, tak? Tak, coś takiego. 90. Tak, 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 coś takiego, tak. 90, tak, 90 chyba, chyba. Wiesz, mówię, no nareszcie u siebie w domu, wiesz, patrząc na czapkę, gdzie orzeł z koroną, proszę ciebie, wiesz, tutaj róg króla Zygmunta z buławą, ani żadna trąbka, bo to nie wszyscy wiedzą, bo to jest... Wiesz, taka 400 lat tej Poczty Polskiej, bo gdzieś tam do historii zajrzałem. I ja mówię, że nareszcie w domu nie ma tej glapy i wyrabia tutaj. A on mówi, a chce pan taką czapkę, nie? A pan w czym będzie chodził? A to my panu damy. I tak się zaczął dialog. Damy? Tak, a co? I tak od słowa do słowa. No, wiesz, i potem rozmowa z żoną, z Aleksandrą, wiesz, no pójdę sprawdzić. Mówi, no to ty, co, no to... No co ty, a co ludzie powiedzą? A co mnie ludzie co powiedzą w ogóle, wiesz? Ja czuję bluesa tutaj, bo jeszcze tego nie robiłem nigdy, nie? Trzeba siebie od tym też sprawdzić, wiesz, jakiejś takiej normalnej roboty, ludzkiej, po ziemi pochodzić trochę, wiesz, tych chmur spać trochę, wiesz, o. No i szokoterapia, 100% szokoterapia, wiesz, no przecież każdy zachowywał się jak żaba przed bocianem, czy przed wężem, wiesz, nieruchamiał, patrzył się, wiesz. Myśleli, że żartujesz, prawda? No myślę, że to jest żart albo jakiś... Ukryta kamera. A to adresaci pół biedy, kochany. Dyrekcja najpierw, no, prawda? Ale nagle władze przełożone, wiesz, pytanie, tu proponują, wiesz, urzędy, proponują pracę na wyższych szczeblach, że tak powiem, bo też jest... Że na poczcie, jako... Z wyższym wykształceniem, a tu ja się upieram jak osioł, żeby, rozumiesz, być listonoszem, więc co jest grane, nie? Przecież ani pieniądze, wiesz, tutaj... I miałeś swój rejon, tak? Ty miałeś rejon, nie rejon, rejon, to rejon. Tak, rejony, rejon. Tak, rejony. Byłeś powierzony rejon. Na powierzonych rejonach. Tak, na powierzonych rejonach, to jest, wiesz, pełni się służbę na powierzonych rejonach. I co, i miałeś tam też swoją scenę, bo adresat jak otwiera drzwi, prawda, to jest, tak, stoi w framudze odwrócenie, i on jest... Odwrócenie nagle jest taka, jak to się nazywa, odwrócenie ról. Ty jesteś widzem, tak? Widzem, a on gra. Na małej scenie, jaką jest framuga drzwi, staje aktor lub aktorka i zaczyna się coś... I prosi o rentę, tak? No, prosić nie proszą, tylko wiesz... Aha, domagają się. Nie, też nie, nie. Czemu tak późno? Czemu tak późno? I czemu tak mało? Kiedyś miałeś taki w głowie, taki scenariusz, który mi opowiadałeś, no, który też polegałby na podobnych rzeczach i do tego był potrzebny bar as. Pamiętasz? Aha, tak, tak, tak. To, słuchaj, ale to naprawdę, ale widzisz, ja ci opowiedziałem, ale jak to zagrać, wiesz? Znaczy tego maszynista ja bym zagrał prawdopodobnie, muszę ci powiedzieć, faktycznie to, wiesz, bo... Mówimy o Golonce, tak? Tak, on kilka rzeczy z tą Golonką zrobił takich niesamowitych. Ale to jeśli ale to możesz. Telewizowie nie wiedzą, o co chodzi. Wiesz, no powiedz telewizom, o co chodzi wobec tego, bo to w opowiadaniu jest dość zabawne. Nie wiem, co by z tego wyszło, gdyby tam wprowadzić kamerę. No wiesz, ale kamerę. To nie, no właśnie nie wiem, teraz Poznań się zmienił. Był bar as na Placu Wolności, nie wiem, ci poznaniacy właśnie starszego pokolenia, którzy pamiętają tamten Poznań nasz. Tak, oj nie był to lokal pierwszej kategorii, no, nie oj był, nie był. No tak. Nie był, oj nie był, oj nie był. Były tak. Dwie kolejki, jedna na konsumpcję typu kotleta, drugie potrunki typu piwo, nie? Tak, i dwie kolejki, było, tak. Tak, i trzeba było dwa razy chodzić. Jak zamówiłeś żarcie, na przykład nie z hamowego, z kapuchą, tak, to się szło, rozumiesz, na stole, a potem się zostawiało i się szło po piwo. No. A to było wszystko na stojąco. A no i przyszedł maszynista, prosto szykty, rozumiesz, wiesz, dotąd, wiesz, w Oliwie, nie? Tak. W Oliwie tutaj, tak, przygrzane już zdrowo. Zamówił golonkę, proszę ciebie, postawił tą golonkę, no i zabiera się do tego jedzenia, prawda, jedzenia. W pewnym momencie, no oczywiście, wiesz, to tam, ta golonka mu pracuje na tym talerzu, wiesz, tam ruchem obrotowym, wywala co chwilę kapuchę, on rękami z powrotem. No więc pierwszy gość, który to zobaczył vis-a-vis tego stołu, już nie wytrzymał w ogóle tego i przeszedł, odwrócił się, przeszedł do innego stołu. Do innego stołu. Ten porozgrzewał, rozgrzewał, prawda. No, w pewnym momencie też taki greb zrobił, że ta golonka mu wyskoczyła spod widelca i na ziemię, nie? No to wziął, oczywiście wytarł o czerwony, tak. I jeszcze raz na ten fon, na ten tego. No i już oczywiście jest centrum zainteresowania całego baru. Wszyscy tak jedzą. Jak niby, będzie dalej, jak tak, się rozwinie. Niby nikt nie widział, wszyscy go widzą. My tak, też, my tak. Też przy ognia już potrącamy się, siedzi. No. Połarł tą galonkę, stwierdził, że musi iść po piwo. No, poszedł po piwo, musiał stanąć w kolejce. W międzyczasie jechała ta, co sprzątała. Z tym wózkiem zobaczyła, że go nie ma, wzięła mu tą golonkę. Znaczy widziała, że rozgrzebany. Rozgrzebana nikogo ktoś nie ma. Zrezygnował. Zabrała. No to już cały bar teraz czeka. On wróci z piwem. No i on wrócił z piwem, postawił to piwo. Patrzy, nie ma talerza, pierwszy odruch zwrócił się do tego gościa, który jadł obok golonkę, co odszedł od stołu, nie? Czy to nie jest jego golonka, nie? Ten normalnie zobaczył mord w oczach tego momentu, wziął ten talerz, poszedł do następnego dalej. Wypił piwo i mamy ślubę, gdzie ta golona może być.
potem robi drugi gref, patrz, przypomniał, żeby ona upadła, czy on ją podniósł, nie, więc robi pod ten stół drugi gref, że nie. Już wiara tam w tym barze zaczyna się lekko gotować. No i wyszedł z takim, wiesz, oburzeniem. I dopiero wtedy bar odreagował śmiechem. No, mówiliśmy o pewnego rodzaju wieszczeniu, prawda? Tak, o tak, wyprzedzeniu tak. czasu. To można powiedzieć, że dałeś, podałeś ideę telefonów komórkowych. O, to nie wiem, co to pamiętasz, tak, tak? Tak? To nie pamiętam, w jakim takim dokładzie to było. W przejeździe, w takiej krótkiej etiudzie z przejazdem kolejowym. Tak, tam był prawda? Potężny rekwizyt, najpotężniejszy rekwizyt w życiu. W małym Fiacie odebrałeś na przejeździe kolejowym telefon i rozmawiałeś z Janem Kaczmarkiem, prawda? Halo? Jasiu? Cześć! Myślałem, że znów kontrola drogowa, wiesz? A jak ty mnie znalazłeś tutaj? Ach, no tak, ja ci dałem ten numer, faktycznie. Bo ja... To zapisz jeszcze raz. 6363 PJ. Ach, no to telefonu jest inny. Ja ci numer wozu podaj. Tak? Słuchaj, a jak tam show leci? Jak ten show? Czekaj, chwileczkę. Halo, słabo słuchaj. Halo? Masz coś dla mnie? Nie, jeszcze nic takiego nie mam ciekawego. Ale zaraz będę chyba miał. Prosimy Teleklino. Kronika zdarzeń. W centrum miasta oddano do użytku nowe podziemne przejście. Trwają poszukiwania pierwszych zaginionych. Znanego aktora Zenona L., wracającego późnym wieczorem do domu, dwóch obywateli poprosiło w ciemnej bramie o autograf. Wraz z autografem artysta wręczył wielbicielom szalik, palto, portfel, krawat, koszulę i ubranie. Spełnione życzenia. Dajcie mi czas, aby mógł poprawić swoje winy. Z tymi słowami zwrócił się do sądu Zbigniew S. Sąd przychylił się do prośby oskarżonego, dając mu 3 lata czasu na poprawienie się. Ładny wynik osiągnął niejaki Krzysztof P. Dodając codziennie do 2 kg cukru pewną ilość drożdży, otrzymał 2 lata. Ze sportu. Młody, utalentowany zawodnik podskoczył i nie ma go w kadrze. Tak, nie ma go. A my jesteśmy w kadrze. My jesteśmy teraz w kadrze. Chciałbym przypomnieć odnaleziony program Studio Gama. Głównym daniem w tym programie były narodziny gwiazdy. Tu był mikrofon, nie? Studio Gama, tak było. Studio Gama! Dzisiaj mam małego pecha. Gama płynie z grodu Lecha. Trudno będzie śmieszyć tak na pełną parę. Konkurenci już gotowi. Jaślar, Smoleń i Laskowi. Aha, i z Wrocławia dowieziony Jan Kaczmarek. Kaczmarek Jan, bilans musi być na zero. Poprzez tyle różnych gam. Byłem sam i miałem sam śmiech po pachy oraz dowcip po kolana. Teraz kroi tu się tłok. Kiepsko zaczął mi się rok. Ale trudno, zaczynamy. Studio Gama! Dziś studio Gama, Gama, Gama. Nie skłaju pcimia okocina czy zlubania. Nie można tremą się zasłaniać, lecz trzeba stanąć twarzą w twarz. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór koledzy. Dobry wieczór. Formalnością powitalnym stało się zadość. Proszę bardzo, rozpoczynajcie prowadzenie studia Gama tak, jak wy to potraficie. No, dobrze. Ja tylko chciałem taką małą uwagę,
Na porządku, że sądzę, że to znakomity był pomysł, że wy grupowo to będziecie robić. Bo myśmy też zaczynali na początku sami, znaczy ja sam, prawda? Potem się okazało, że z tym Anglikiem wyszło lepiej, potem jeszcze lepiej było z Krzysią Sienkiewicz, dlatego wydaje mi się znakomita wasza inicjatywa prowadzenia grupowo. Proszę bardzo, śmiało! No to jako gość, prawda? Janku, może? Jeśli można, tylko słóweczko. My, prowadząc to Studio Gamma, stworzyliśmy jakiś taki swój styl, który wydaje mi się stał się popularny. Więc sądzę, że moglibyście podchwycić to. Dobrze. Oczywiście nadając temu własne piętno. Niemniej, gdyby wam na przykład zabrakło jakichś żartów, zawsze służę pomocą. Zresztą nie sądzę, aby to było potrzebne. Wasze są znakomite. Może tylko tak, żeby utrzymać się w stylu, to proponowałbym ten dowcip o... Przyszła baba do lekarza. Przychodzi baba do lekarza. Jak ja to opowiadam, cała Polska się śmieje. No to co? Zaczynamy. Ja... Poczekaj, to jest Janek. Nie, on mała dygresja. Wszystkie. Kiedy już będziecie mówili o tych o nas, bo na początku my o was, teraz wy o nas, prawda? Zresztą nie mówmy o mnie, prawda? Ale powiedzmy Dave Allen mówi kiedyś... Panie Andrzeju, chcieliśmy serdecznie gorąco podziękować za to wszystko, za dobre słowo. Bardzo gorąco dziękujemy. Czas... Tak, proszę państwa, żeby było trochę inaczej niż tradycyjnie, żeby było tradycyjnie, zaczniemy. To była piosenka, zaczniemy również piosenką z muzyki poważnej. Spójrz, to moja twarz, a to jego twarz. Zaorskiego nie ma, nie ma, nie ma pośród nas. Studio Gamma dziś Poznania, Poznań wita was. W tym programie nie zabraknie gwiazd, nie zabraknie w każdym momencie praw. Telewizju, ty się z nami baw i wybaczyć z lekkiej parę gaw. Trany pyta strach, więc po jednym baw. Zostać tutaj, się uciekać, winną nas na raz. Przecież każdy z was ma jakiś wyuczony twarz. Teraz ty, Studio Gamma. Bardzo wysokimi głosami śpiewaliśmy, prawda? Jak słowiki, ale tak wysoko. Krzysiu, ale powiedz mi, ale jak to się stało? Znaczy, to jest scenariusz, nie wiem, my uczestniczymy tutaj w bajce. Czy to był scenariusz w ogóle? Wspólny, praca zespołowa, tak. Kolegów z Poznania. Wtedy nas ochrzczono. Krystyna Loska, zapowiadając ten program, powiedziała, a program przygotowali koledzy z Poznania. I tak już zostało. Aha, myśmy nie używali długich plansz. Występowaliśmy pod wspólną firmą kolegów z Poznania. Jak wspomniałem, głównym daniem tego programu był program Narodziny Gwiazdy z poznańskiej Olimpii, prawda? Każdy ma taką Olimpię, na jaką sobie zasłużył. No. Ale teraz powiedz mi, ale przyznaj mi się teraz po latach, czy to miało być Narodziny Gwiazdy znowu z aluzją i znowu satyrycznie potraktowany? Czy autentycznie, żeście mnie chcieli tutaj wykreować na gwiazdę stricte? Powiedz, jak to było, Krzysztof? Znaczy, w tym czasie miał to być taki żart. Z jednej strony, że ale z drugiej. Był taki film wtedy z Barbarą Streisand, Narodziny Gwiazdy. I w jakimś sensie się odwoływaliśmy do tego, tego filmu. Więc to miały być takie potrosze udawane Narodziny Gwiazdy, bo ty jeszcze wtedy, jak pamiętam, w Poznaniu byłeś osobą znaną. Ale tak w Polsce to jeszcze nie do końca, prawda? Ja pamiętam taką sytuację na dworcu we Wrocławiu. Aha. Czekaliśmy na pociąg. No. I chodził taki facet cały czas. I tak myśmy z tymi bambetlami, jak to zwykle, sporo rekwizytów. Aha. Tak chodził i chodził. I tak cię obserwował. I widać wyraźnie, że człowieka coś męczy. I tak myśmy potem już wsiedli do tego pociągu, który podjechał do Poznania. On tak chodzi, spojrzał na tą tablicę, że to jest relacji Wrocław-Poznań. To tam zaczął kombinować, te szare komórki mu się zderzały. I tak podszedł do ciebie i mówi, wiem, mamuśka. Czyli byłeś postrzegany po raz pierwszy jako ten, który wygłaszał monolog mamuśka. Właśnie, po raz pierwszy zaczęła mnie dopadać popularność, która była nie moim celem, wiesz, bo to jest coś takiego, wiesz, że nagle zwala ci się na ciebie coś, czego nie oczekiwać, ale nie zabiegasz, nie dbasz. Jakaś inna tajemnica, ale wiesz, Krzychu, zawód, czy to jest zawód. Jakaś inna tajemnica... Znaczy ten zawód to niesie ze sobą i trudno trudno pracować w tym tak zwanym show biznesie,
z nieznaną twarzą, prawda? To musi Krzysztof, przyjść, no to no nie zachowasz anonimowości. Używasz teraz pojęć już współczesnych, show business. Nie? Show business. Nie było wtedy show businessu, tak. Wiesz. To nie był show ani business. Szmal biznes, ani tak. Szmal biznes, bo tak. To zastawki, wiesz, tak. Jakie. No. Po jakimś czasie zacząłem dostrzegać, że mnie zaczynają zauważać i powiedzmy oczami wskazywać. Oczami wskazywać, takimi gestami. To ten, to ten, to ten. I tu się zacząłem się po raz pierwszy czuć tak inaczej, nie powiem, że najlepiej, ale inaczej, tak? Coś jest inaczej. Że tak, jesteś inaczej, że wyróżniony. Jest, nie wiesz, czy dobrze, czy źle, ale tak, wyróżniony. Tak, wyróżniony. I to muszę ci powiedzieć, to mi zabierało dużo, dużo, dużo czasu na takie, wiesz, medytacje. Co że jest, o co chodzi, o tak? Co tutaj o właśnie co chodzi. I w tym programie Narodziny Gwiazdy, wiesz, już wiedziałem, że tutaj coś jest nie tak, bo tak, ja tutaj chcę się nadal, rozumiesz, wiesz, rozrywkowo potraktować to z aluzją, z przymrużeniem oka Narodziny Gwiazdy, wiesz, tak, że to jest jakiś tam punkt odniesienia, tak. Wiesz, do tych wszystkich gwiazd, prawda? No, tak. Jak będziemy o gwiazdach mówić, to przecież chodziło o to, wiesz, taka gwiazda, rozumiesz, wiesz, o, gwiazda, wiesz. O, no nie, kupiłeś się teraz, tak? Niedawno sobie proszę, kupiłeś, no tak? Proszę, ale gwiazda nie teraz, wiesz, proszę, słucham. Ale to nie są okulary z rekwizytorni. To przy sobie ma, to nosi teraz. Co? A, nie, ja nosi, tylko przyszedłem i ci powiedziałem, nie, bo to są narciarskie akurat. Aha, narciarskie, to kamień serca mi spadł. O, widzisz, ale rozumiesz gwiazda, serca. Rozumiesz gwiazda? Spadł serca. No widzisz, gwiazda, mówię, no to tak by wiesz, a funkcjonuje, wiesz. Gwiazda. Rozumiesz, gwiazda, Hollywood. Nie, to miał być też żart, potroszę. To miał być to... Taka Holly wzwód. Holly, aha, no, tak. Wiesz. Ale wiesz, kiedy się poczułem zawodowcem? Tak? Kiedy zdaliśmy egzamin aktorski, kiedy dostałem papiery, wiesz, kiedy... Ale to no, najpierw nas oblali. No nie no, przecież u pana profesora raz... Rudzkiego ja oblałem historię teatru. No byliśmy razem i oblaliśmy razem ten egzamin. Ja to nie wiedziałem. Dowiedzieli się z jakiej uczelni i powiedzieli, była to jazda dowolna panów, a teraz jazda obowiązkowa. Zadano nam parę pytań z historii teatru. I nie było to związanego nic z igrzyskami olimpijskimi. Zupełnie z medalistami. Dokładnie inna branża. Tak. No ale potem, ale dzięki temu ja przeczytałem, muszę ci powiedzieć, historię teatru. Tak? Podobało ci się? No, podobało, ale wiesz, ale te od teatru greckiego, antycznego, wiesz, te wszystkie chorały, te chóry, te wszystkie, wiesz, to trzeba było, wiesz, od tego, wiesz, co to jest tragedia, co to jest drama, rozróżnicować. Ale znaczy, myśmy tragedię to znali, prawda? I dramat też mieliśmy na okrągło. Jeszcze raz podszedłeś do egzaminu na aktora estradowego i zdałeś ten egzamin, tak? I mam papiery. I wtedy się dopiero poczułem... Aha, że jesteś uprawnionym zawodowcem. Świetnie, ale widzisz, ale teraz tak. Co innego brać udział w takich bajkach i scenariuszach, które są gdzieś tam, nie wiem, no, wymyślone, wiesz, na potrzeb telewizji na przykład, czy estrady, a co innego znowu tęsknica do programów twórczych w kabarecie, znaczy robić kolejną wizję realizować, wiesz? Wiesz, telewizja i wizja. Telewizja nie? I wiesz, wizja. No, jak nie ma wizji, to jest tylko tele, nie? No, wiesz, no. Zaczynaj. Co jest? Zaczynaj. Prowadzisz. Proszę. Zaczynaj, prowadź tam. Nie. Wyniosłeś Zaorskiego? O to nie, prowadź. To byście gadali. Ale sam wyniosłeś tam, chodź i kazał. Panowie, zagrajmy marynarza. Uczciwa gra. No. Uczciwa gra. A ile palców wciągniesz? Jeden. Dobra. No. Trzy? Cztery. No. Ej, siadaj. Prowadź sobie. Jest wyliczanka, słuchajcie. Co? Wyliczanka jest jeszcze. Na ile? Na trzy. Na trzy? Od niego zacznij. To wszystko jedno. Dobra. Nie mogę od niego. Raz, dwa, trzy, prowadzący będziesz... To nie koniec. Bo teraz ode mnie. Ty się nie nadajesz prowadzącym, ty... Siadaj. Pan Zaorski mówi, że najlepiej grupowo prowadzić. Siadaj tam. Tak, siadaj. Zanek! Zapałki, wiesz? O! Taka gra jest. Dziękuję panie. Kto wyciągnie, kto bez łebka, ten zapowiada. Dobra? Kto bez łebka, ten zapowiada. Cztery zapałki. Masz najwięcej szans teraz. No. Tak. Proszę bardzo. Nie, panianku, bo ja nie mogę złapać. Śmiało, no. No. O. Prowadź sobie. Tak. Tu jest biurko, tu jest stoliczek, proszę bardzo. O! I prowadź sobie. Znaczy, właśnie, tutaj, tak. Tutaj, tak? Dobry wieczór Państwu. Siadaj. Serdecznie Państwa, serdecznie witamy Państwa w studio Gama.
Przepraszam bardzo. Dzisiaj Studio Gama z Poznania. Jak zwykle przed wolnym piątkiem, sobotą, jutro jest wolna sobota, dzisiaj jest piątek. I nasz blok, jak zwykle, trwa. Drodzy Państwo, jest nowy rok, 1977, kolejny nowy rok jest. Przyjrzyjcie kalendarz, bo nie wiem, która jest tu. I w związku z tym chciałbym od razu złożyć Państwu serdeczne życzenia. Wszystkiego najlepszego, najskrypczych marzeń. I do życzeń dołączamy dla wszystkich oglądaczy Studia Gama przy swoich radioodbiornikach. Dołączamy piosenkę. Studio Gama. Nasz blok rozpoczniemy, proszę Państwa, w kolejności. W kolejności następującej. Rozpoczniemy od spotkania, a potem zrobimy wywiad. Tutaj jest według... O, tu jest kolejność. Może kamera pokaże Państwu. Wywiad z dysponentem, z dyrygentem. Prawda? Potem jest Ten Zbigniewa Górnego, Rebia Konna i Narodziny Gwiazdy. Drodzy Państwo, Zbigniew Górny, Tadek dzwoni do Rycha. Rychu, jutro zbiórka, o której? Nie o której, tylko po ile? Rozpoczniemy od wywiadu, jak już wspomniałem. Będzie to wywiad z znanym dyrygentem Państwu, Zbigniewem Górnym, który jest dyrygentem Poznańskiej Orkiestry Rozrywkowej Polskiego Radia i Telewizji w Poznaniu. Poznańska Orkiestra... Tu napisali z małej litery. Poznańska Orkiestra jest znana, ona powstała... Przepraszam, że to poprawię, bo to wykrzyknik powinien być przecież tutaj przecinek. Przecież, o, przecież Państwo poznaliście ją, tę orkiestrę, w tym. Głównie na festiwalu. Za chwilę Zbigniew Górny. Niech wejdzie Górny. No, ale niech nie wejdzie. Znaczy... Już jest, bardzo gorąco i serdecznie. Witamy serdecznie w naszym studio. To jest nasze Studio Gama. Proszę bardzo. Może pan usiądzie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Tutaj proszę podziwiać. O, tutaj pan zajmie moje miejsce tym razem. Proszę bardzo. Serdecznie witamy. Proszę bardzo. Proszę się czuć swobodnie. Proszę siadać. Panie Zbyszku. Zaprosiliśmy pana do naszego studia, żeby powiedzieć telewizom, co się teraz dzieje z orkiestrą, jakie są plany na przyszłość, jakie są te... w ogóle... Tak, przepraszam. Bardzo nas interesuje. To bardzo nas interesuje. No cóż, orkiestra istnieje od tego roku. Tak. 10. Tak, właśnie tak. Brała udział w Sopocie. Tak. No, obecnie... Proszę. Obecnie przygotowujemy cykl programu. Między innymi na Studia Gama. Bardzo fajnie. Cieszymy się, prawda? No, a kiedy zobaczymy całą orkiestrę w Studio Gama? Niebawem, sądzę.
Tam są pytania, jakby można było odpowiedzieć, to bardzo prawda. Pan pozwoli, dobrze, że ja tego, dobra. Może teraz kilka trochę pytań. Proszę bardzo, co pan sądzi o tym, o Elblągu? Znaczy tam, gdzie są festiwale, o Sopocie. Proszę bardzo, tak. Bo ponoć orkiestra grała w Opolu. Tak, ale nie nasza. Nie nasza, tak. To może o tej nie naszej. To znaczy... Może do kamery, prawda? Proszę bardzo, może do kamery coś. Tak prywatne pytanie, czy można... Lubi pan... No dobra, no proszę bardzo. No proszę bardzo, niech pan mówi, panie Zbyszku. Prześmiej się, niech coś tu tylko sprząta, bo tu nie można pracować. No, proszę bardzo. O właśnie, to ja panu serdecznie gorąco podziękował, prawda? Wszystkich serdecznych zainteresowanych witamy, prawda? Dziękuję panu gorąco i serdecznie panu dziękuję. Dziękuję i do zobaczenia następnym razem, tak? Posprzątajcie tutaj. No dobrze, czyli teraz przechodzimy do tego głównego dania, skoro już mamy musztardę i to musztardę przed obiadem. Przenosimy się, proszę państwa, do poznańskiej Olimpii, czyli do Domu Kultury MO i tam narodziny gwiazdy. No a jak gwiazdy, drodzy tak, państwo. To no, gwiazdy, no, a każdy ma taką Olimpię, na jaką sobie zasłużył. Zwłaszcza MO. Gwiazda się rodzi, gwiazda żaden nie. Chciałbym od razu gorąco i serdecznie podziękować wszystkim, którzy walnie się poprzyczyniali do realizacji tego programu. Chciałbym tutaj również i zdjęcie robią, ha? Bez filmu, co? Witamy telewidzów właśnie na jedynce. I po prostu chciałbym podziękować, że patrzą się teraz na mnie, że nie jedzą zupy, a jak jedzą, to smacznego. No, jednym słowem, dobranoc państwu. Raz, no. Ja miałem powiedzieć, niech będzie naszym... Proszę? Proszę bardzo. Państwa, nie można dopuszczać, że człowiek się raz pomyli, taki bałagan się robi od razu, no. Człowiek jest człowiekiem. Kwiaty, proszę pani, się daje na końcu programu. No ja przepraszam. Od kogo są te kwiaty w ogóle? Proszę pani, jeżeli my będziemy mylić finał... Finał... Niech zostaną te gwiazdy. Proszę państwa, witam gorąco i serdecznie na moim recitalu w Olimpii. Nie ma za co. Znaczy, dobrze.
Oczywiście chciałbym od razu powiedzieć, że jestem bardzo, jest mi bardzo miło, że bilety szły jak woda, prawda? Za darmo były, prawda? Coś trzeba robić. No, chciałbym również podziękować tym wszystkim, którzy już przysłali mi gratulacje listowne i dzwonili do mnie, że się ten program podobał. Jeszcze nie było ciekawe. Poza tym oczywiście chciałbym tutaj zwrócić uwagę Państwa na scenografię, na cały wystrój. Sam zrobiłem to wszystko przy pomocy, prawda? Chociażby zwróćmy uwagę, jak ile pracy mnie kosztowało, proszę Państwa, wycięcie tego. To jest studio Gama na studio. Cholera jasna, naprawdę. Sam zrobiłem, właśnie. Pan jeszcze nie poszedł do domu, to bardzo dobrze, prawda? Czy mogę pana poprosić tutaj do aparatu? No nie pan uważa przecież. Kto to zrobił tę scenografię, proszę pana? No ja Boga kocham, nie ja. Ja się pytam, kto zrobił, proszę pana? Wiem, że nie pan. Kto to zrobił tę scenografię? No pan. No. No, niech pan idzie. Nie sam, z tym panem niech pan wyjdzie. Tego pana niech pan weźmie. No. Dla kogo pani się tak dziś wystroiła w ogóle? Dla kogo tych pieniążków tyle potraciła? Dla kogo wkoło szyi tyle brylantów? Chyba nie dla tych Janków muzykantów. Nie, żartuję, nie. Dla kogo pani szczerzy śliczne białe ząbki? Dla kogo tak te nóżki i rączki? Dla kogo pani tak głęboko jest wcięta? Chyba nie dlatego pana dyrygenta. Cicho. Proszę, pani powie, no, dla kogo? No. Dla mnie pani tak wygląda uroczo, dla mnie mruga jej nieprzytomne oko. Dla mnie się wymalowała, dla mnie się wypudrowała, na Wenus też milo bez mała. Dla mnie tyle czasu patrzyła w lustro, dla mnie manikiry, pedikiry, bóstwo. Dla mnie karminowy kolor ust, dla mnie falujący lekko, Boże, jaki duszy jest. Dla mnie przezroczysta biel jej flaneli i jej aksamitna powłoka piszczeli i oczy, i uszy na perłowo i dekolt aż po samą kość ogonową. Cicho, bo ta pani mówi, no. Przestała teraz. A co to znaczy, że mężata? Kto? Chłopaki mężata jest. Więc to nie dla mnie pani tak, lecz dla męża. W mizernych wdziękach ten dwutlenek pani spręża. Dla niego ta heca, ta kieca z zerówki, ten szał, ten styl gdzieś z pipidówki. Dla niego te duchy pod pachami, dla niego się zrobiła plakatówkami. Dla niego ta nietrwała ondulacja, ten szał, ten styl i ta gracja, i ten puder jak wrocławska mąka pszenna, i lordoza, i kifoza, brak i wlędzia. Dla niego, dla męża naczelnika. Tak myślałem, żadne bóstwo na falsyfika. Dobra. Dziękuję. Proszę Państwa, pani się nie obrazi, prawda? Jak patrzy i widzi. Proszę Państwa, w moich licznych turniejach, znaczy turlałem się po krajach, prawda? To oczywiście dużo zwiedziłem. Gdzie ja nie byłem, proszę Państwa? We Francji nie byłem, w Czechosłowacji nie byłem. Ja właściwie nigdzie nie byłem, nie? Ale oczywiście mam dużo przyjaciół rozsianych po całym świecie. Spotkałem niedawno bardzo sympatycznych z Gwatemali.
bardzo egzotyczny kraj, tam byłem właśnie. I oczywiście zaprosiłem ich do programu. Przed państwem Los Palmos Cordilleros. Barwy bordo dziko tęsknią do rodzimy w domy. Los Andes, Cordillera, Podaria, Patagonia. Postępnie strome dzikie, kiedy on za tym krzykiem zlatuje w niebo skło. Los Andes, Cordillera, Brazylia, Patagonia. Jak i kondor zachowują swoją godność w tej niewoli zoologicznej swej. Już tyle nocy, dni i latek w czterech kratkach swoich klatek wręcz się męczą, duszą się, że hej. Czasami lama brzydko splunie, kondor wściekle w kąt popłynie, bo ich serca za osłony z góry piór. Z Apeninów, z gór Schwarzwaldu wylewają się do Andów, do rodzimych swojskich dzikich stromych gór. Los Andes, Cordillera, Montaña Patagonia. Postępy strome dzikie, gdzie kondor z takim krzykiem zlatuje w niebo skło. Los Andes, Cordillera, Brazylia, Patagonia. La Plata, Rio Branco, Trinidad, Santa Cruz, tropiki wszerz. Oczywiście chciałbym poczekać, aż zjedzie zasłona i wykonać piosenkę, która wyrosła, bo nie wiem, czy państwo wiecie, prasa o tym nie pisała, są ważniejsze sprawy, ale ja też komponuję piosenki, właśnie skomponowałem kilka piosenek. Jedną chciałem wykonać, która jest prapremierą w tym programie, więc dla telewizów prośba, żeby mi włączali teraz, prawda, radiobiorników swoich. Piosenka wyrosła na gruncie osobistej rozpaczy. Moja sympatia odeszła, znaczy odeszła ode mnie i ja też się od niej. Lekarz mi zabronił chodzić. Thank you.
Piosenka jest dozwolona od lat 18. Tytuł ma Monika z pierwszego małżeństwa. Panna Monika wdzięk ma i urodę, lecz ją zawsze sobie sknoci. Mam na myśli modę, bo ubiera się jak strach na wróble, same buble kurcze pieczone. Ja na taki widok to się zaraz trzęsę, wszystko mi się trzęsie, nogi i ręce. Nie zdzierżyłem dłużej tego, no bo jak, i w końcu powiedziałem jej tak: Monika, nie podobasz mi się w tej bluzeczce w kwiatki, brzydkie są guziczki i rękawki, staroświecki krój i wszerz i wzdłuż, ściągaj, nie denerwuj mnie już. No. Ta spódniczka też ni w pięć, ni w dziewięć, tyle tych frędzelków, po co nie wiem, z boku zamiast zamka, grafka czy drut, ściągaj, nie denerwuj. Przez głowę, jak nie idzie dołem. No. Ta haleczka to już całkiem cię szpeci. Jakaś taka krótka, jak dla dzieci. Beznadziejny kolor, lepszy róż. Ściągam się tam, ściągnie na mnie. Wychodzi w halce. No. Te pończoszki też ci nie pasują, tutaj lecą oczka, tam się prują. Jeśli innych nie masz, to poproś, kurde, ściągaj inne. Obydwie jedno mi ściągnie. O, gumki od weków. No. Te... No, to sztywne wdzianko też musi być nowe, bo już te kółka masz kwadratowe. No. No i te... jak się one nazywają? Te, no. Gdzie tam reformy? No. Reformy to rolne są. Amator. Ja. Słuchajcie, dobra, te barchany też pod diabła w groszki. Jakieś takie grube, bez wartości. Gumka taka skąpa, pije w brzuch. No, no, nareszcie współcześnie. Cia. Ej, mamuśka, kupę lat. No źle trafiłaś znowu, no. W Olimpii, naszej. Tak, GKS, no. Mamuśka się orientuje. To nie do siebie. Słuchaj, nie mogę. Nie mogę teraz przejść, bo tutaj się występuje. Patrzą na mnie. Potem, co? No ja wiem, że ona jest brudna, no. To trzeba ją wyprać. No, to wiem, że jest zepsuta pralka. My ją zaniesiemy do naprawy. Ja wiem, co tam jest. No tam nic nie ma, no. Ta blacha palica się wyprostowała, nie ma co trzeć, no. Trzeba nową harmonikę wyklepać, no. Rozumiem. Tak. Dziękuję, Buźka. No, Buźka. No nie, w słuchawce ja tak robię, no. Co? To nie, oj, słuchaj, widzisz. Poglądaj sobie telewizor! Telewizor pogląda, ja będę w telewizorze! Będziesz mnie widziała na jedynce! No i... Co, firankę zasłonili, sąsiedzi, tak? A ze szczytu... Aha, tam nie ma okna, no.
No to czekaj, po wodę przyjdą, nie? Poczekaj. No. W moich licznych turniejach, bo gdzie ja nie byłem... Aha, to już mówiłem. Spotkałem oczywiście wielu przyjaciół rozsianych po całym świecie. Ostatnio, jak byłem na lotnisku Okęcie, leciałem do Słupska, spotkałem dość liczną grupę moich przyjaciół i nimi to za chwilę wypełni się cała scena, bo również ich zaprosiłem. Prosimy bardzo. Fryzowany ogon, błyska modre kółko, czego więc na czorbicie na podwórko, czego? Już bardzo późno, cicho tu i słyszę tylko bicie swego serca. Piszę list, a to niełatwe, ale ty musisz zawsze z paru słów wyczytać więcej, to co tylko zechcesz. Zbigniew Górny. Jak? Brawa, brawa, Zbigniewa Górnego. Drodzy Państwo, teraz oczywiście teraz troszeczkę się uzbroić w cierpliwość. Telewizowie mogą sobie na dwójkę przełączyć. A dbam i o nich cały czas, prawda? Dobrze, teraz taka. Będzie teraz piosenka. Aha, gitarę. Teraz, proszę Państwa, pora znów wrócić do sztuki po tych przebojach wszystkich. Zaraz, aha. Nie, to jeszcze muszę podpórkę. Tu, proszę Państwa, tylko te. Teraz parasole postawiamy tak. Ja z prawej ręki uderzam i dlatego muszę mieć tutaj trochę niżej. Dobrze, tam na to jest na trójka, tak? Trójka to jest? Dobrze, czwórka. No. Stop. To mi się tutaj pokręciło. Mówiłem zawsze jeden mikrofon, a nie dwa, bo potem nie wiadomo, co robić. Dobra, teraz. Aha.
Przepraszam bardzo. Jak tę piosenkę śpiewałem w Warszawie, ludzie płakali. No, teraz tutaj będzie pełna egzotyka, prawda? Jest nie moja gitara wsiakre, dlatego moja ma dwie struny, ta ma sześć. No. Dziadosta robią takie. No. Ten mały mi drętwieje, tutaj nie ma. Muzyka nieważna, słowa się liczą, ta muzyka. Muzykę komponował właśnie Górny, prawda? Napisał mi na środku drewna, jakby na górze nie było miejsca. To wstęp jest. Znacie to? Popularne to jest. Każde państwo dziś, jak wiecie, pragnie zasłynąć z czegoś na świecie. Weźmy na ten przykład Coca-Colę. To każdy wie, oj każdy wie, skąd się ona wzięła u nas na stole. Anglia ma największy w świecie tonaż. Francja ma winogrona. Blisko wschodnie kraje dzięki ropie mają największy udział w złocie. Teraz przygrywka jest. Muszę sobie tekst przypomnieć, no na przygrywka. NRD ma czajniki z gwizdawką. I garnki. A Szwajcaria sery z dziurą i zegarki. Z dziurą. Co nie, jak na kalendarz miejsce, o dziura. Wiele państw kojarzy się z herbatą, na przykład Chiny, a Jugosławia ma swoje lato i dziewczyny. Zambia ma największe w świecie słonie, a my mamy konie. No właśnie. No to już sztuka montażu, prawda? Bo puenty... No czekaj, bo czekaj, ale a my mamy konie i największy na świecie burdel w Bilonie. I tego nie było. I tego nie było, a to było w puencie. Tak. Otóż to, i to trzeba było właśnie dograć. Bardzo się cieszę. A to jest sztuka montażu, prawda? Że to nikt nie zauważył, że no. Pewnie błąd, że trzeba było montować tak, żeby wiadomo Wielka było, że jest ingerencja, tak. Jak to dobrze czasem w życiu być aktorem. Jak aktorstwo dzisiaj w życiu trzeba cenić. Gdy nie bawi cię już jazda bocznym torem, wystarczy rolę zagrać, by dolę swą zmienić. Wyuczony gestach wnet zapomnisz siebie. W konwersacjach rzucisz cytat pod oklaski. I już ludzie z trudem rozpoznają ciebie. Coraz trudniej zrezygnować jest ci z maski. I pewnego dnia w twym życiu tak się stanie. Może rankiem, może zdarzy się wieczorem, że pod maską już nie poznasz własnej twarzy, ale za to będziesz jechał głównym torem.
proszę Państwa, teraz co chciałem powiedzieć. No, w moich licznych turniejach, co ja mówię, w moich licznych właśnie tych podróżach poznałem też przyjaciół, innych przyjaciół i teraz chciałbym zaprezentować mojego przyjaciela. Krótko powiem. Nieznajomy, znajomy. Fryzowany ogon, błyska modre piórko, szeregowiec na czorkcie na podwórko, szeregowiec ranka, na czorkowic na manewry idzie, hej. Gęste tataraki szturmował wytrwale, żegnał żaby złota i został kapralem. Kwa, kwa, kaczki, kwa, czunga, ka, kapral, kaczor, przegnał żaby z błota, hej. To! Ile ta piosenka ma zwrotek? 23. No kochany, no nie można tak, no. Co ty żeś się uparł na mnie, co ci zrobiłem? Powiedziałem, że nie będziesz występował w tym programie, nie będziesz, no i koniec, no. I co żeś się uparł? Ostatnią zwrotkę z płętą śpiewaj i uciekaj, no. A propos... No. Płyska armata, marchewką nabita, lisowi ze strachu posiwiała kita. Siwa kita, siwa, no i kwita do kryjówki leśnej na. Tak, brawo. Tak, a propos, drodzy Państwo, a propos, Bogdan Smoleń, artysta, prawda? A jak? No ja wiem, oczywiście. No, jest to człowiek, który ma w kraju największą reklamę, prawda? Jego zdjęcie można spotkać na każdym słupie wysokiego napięcia. Poznali mnie, widzisz? Tak, poznali się, oczywiście. No i poza tym... Ojej, pokaż, co to... Reflektor masz tutaj, ty sobie. A wiesz, nic mi tak w życiu dobrze nie wyszło jak włosy. No kiedy ja. Fryzowany ogon, proszę Państwa, to będzie ostatnia piosenka mojego recitalu. Piosenkę tę poświęciłem trudnym problemom wychowania młodzieży, dzieci właściwie. Jest to wydarzenie, że ta piosenka znalazła się w mojej kameralistyce. Cieszę się z tego ogromnie. Piosenka mówi o trudnych problemach wychowania i traktuje o patrzeniu dziecku w warunkach analizy psychologicznego dziecka, patrzenia na świat przez pryzmat. Wziąłem temat naukowy, żeby nikt nie wiedział, o co chodzi. Nasze dzieci w szkole podstawowej od 1 do 4. Szkole w klasie pierwszej A. Pani jest od rana zła, bo na lekcjach znowu nie ma dzisiaj trzech. Nie ma Stasia, co powtarza, Rysia, co się źle wyraża oraz Zisia, co w tej klasie się postarzał. Stąd też targa panią gniew, no bo nie wie, co im jest i najgorsze, że to często im się zdarza. A tymczasem Stasio, Rysio oraz ten najstarszy Zisio namawiają się nad ważną sprawą w krzakach, bo jak okazało się, jest nareszcie w końcu gdzie się zabawić, bo od jutra już u Stasia starych nie ma chata wolna. O, będzie bal, o, będzie bal, o, będzie bal. Na rosną, nie? Rosną. Już Gabrysia o tym wie, powie Zosi z drugiej C. Tamta Lidce, co całować się już umie. Przyjdzie Danka, ta od Janka, co nie wierzy już w bocianka. Wszystkie przyjdą, no bo w końcu się rozumie. Starych mi ma chata wolna, o, będzie bal. O, będzie bal. O, będzie bal. Na muzykę tańce dzikie i pięć lat. I pięć. No, no, co robić? Co jaki niedźwiedź w ogóle? Czy się poubierały jak na jarmark? Dalszy ciąg jest inny. Aha, to jest puenta dla dorosłych. Idźcie do pani w ogóle. Uciekajcie, nie możecie słuchać tego.
Co się za małej koniec. Gdy nazajutrz zapadł zmrok. Nie, nie, posłuchajcie, proszę, proszę. Takie małe, no to... A już chcę wiedzieć. Gdy nazajutrz zapadł zmrok, wszystkie przyszły, jedna w kąk, dwie warkocze, gręczna gładko, uczesane. Noc zaczęła się od tang, z dziś o zlitką grawa bank, pozostałe są dopiero oswajane. Do północy było miło, o rysunkach się mówiło i o śpiewie, kto ma piątkę, a kto nie. No tylko Rysio nam wzrok miał mętny, no. Zeszł coś obraza ręczny. Potem każda z par się skryła wzorem starszych w kątach willi. Zgasło światło, cisza była po chwili. Z pokoiku wyszedł Zdzisiu, gdzie do Litki się sposobił i do Stasia mówi cicho: Stachu, co, jak to się robiło? Jestem naprawdę dzisiaj niedodysponowany. Ja już mam dosyć. Jestem po tym. Proszę bardzo, może krzeseł. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Niech pan uważa, dobrze? Bardzo proszę. Starszy jest duszny, jestem taki jakiś... Zostawcie mnie samego, naprawdę. Ja bardzo proszę, odejdźcie, dobrze? Ja chcę być sam. Może tylko jeszcze na marginesie. Dla tych z państwa, którzy nam tutaj przyślą listy i napiszą, my rozlosujemy 100 fotosów autografem naszej 10. muzyki. Słuchajcie, nie teraz, prosiłem, nie teraz. Może 100... Niech pan mnie zostawi, naprawdę. Dzisiaj, bo naprawdę jestem zmęczony, proszę pana. No bardzo prosiłem. Proszę, bardzo prosiłem. Długopis. Może jednak, chociaż 100. Ja to za chwilę zrobię, proszę wyjść, ja to za chwilę zrobię, dobrze? Proszę wyjść. Właśnie chciałem tutaj to jedno zdjęcie, taką, pokazać państwu 12-4. Tak, znaczy, tak, wszystkie zdjęcia w ogóle można, proszę państwa, prześlijcie kogoś, bo się tutaj porozlewało.